W balona zrobiłem na tym truckstopie. Chcę rano zamówić prysznic, wchodzę w aplikację. W tym miejscu prysznice są nieczynne. No nic, to pojadę dolarami. Ale jeszcze poczekam, bo jest dopiero 11, czyli 9 rano. A w sumie ze splitem dwugodzinnym, trzygodzinnym to już bym mógł jechać, nie? Muszę myśleć o tym, że mam awizację na o północy i czytałem recenzję tam. Dosyć szybko idzie, ale nie można. Nie zdejmują wcześniej za bardzo. Różnie. Czasami się zdarzy, że zdejmą wcześniej, ale raczej mało prawdopodobne. No więc nie mogę zbyt wcześnie ruszyć, żeby ta zmiana 14-godzinna, czy tam 16-17-godzinna, żeby później miał jak dojechać iść ewentualnie dalej. Ale napisałem do spedycji, czy macie jakąś informację po moim nocnym rozładunku. Na razie nic. Więc ja jeszcze poczekam godzinkę, dwie i rezerwuję sobie miejsce na truckstopie, bo tam obok firmy nie ma nigdzie gdzie stanąć. A ja nie będę szukał po nocach parkingu. Więc w Denver za jedno miejsce parkingowe na truckstopie $22. Droga. No nic, druga po południu. Odpaliłem przegląd. Jadę się wykąpać do Laramie. Zaraz sobie robię rezerwację na tym, na truckstopie, bo na razie nie mam informacji, że coś jest. I tutaj jest firma, do której będę może uderzał po wakacjach. Zobaczymy, co w tym prynsie będzie. Ale coraz więcej kierowców mi mówi, że no trochę się tutaj robota psuje. No ale to może być przejściowe i zobaczymy. Na razie do wakacji jeżdżę. I tak nadzoruję. Powiedziałem w firmie, że o drugiej będę rezerwował, nie? Jak mi nic nie powiedzą. I nadzoruję z 46 miejsc. Jak patrzyłem, pierwszy raz było 36, a teraz już jest 26. Jak spadnie poniżej 20, rezerwuję. Zresztą mi powiedziałem, że o drugiej będę rezerwował miejsca, jest za 5 druga. No. Także zaraz ruszam dolarami, wykąpię się na spokojnie i później jadę w miejsce rozładunku. Tam otwierałem o 7 wieczorem, awizację mam na 10, no to ja tak zarabię. Zajadę tak 8-9. Więc na razie milczy, ja jadę. To HGC, oni mają właśnie Volvo takie duże, ale ten jest prawdopodobnie z Ontario, bo oni mają oddział rozwijający się w Quebecu, dość mały, a główna siedziba firmy jest w Ontario, nie? Ale to jest dobre, że jest oddział w Quebecu, by był zatrudniony w Quebecu. Ja mówię, ja nie chcę zmieniać, ale jeśli będzie lipa, no to trzeba myśleć o sobie, no cóż. I podwójna obsada, która odeszła z Prince'a i poszła pracować tam do HGC, oni dostali Volvo, ale to małe. I jeździli Kaskadią i mogli zostać na tej Kaskadii, bo Kaskada jest większa, ale nie lubili Kaskadii. Nie wiem, na razie dojeździć do wakacji, a później zobaczymy. Okej! Okay. Wiecie jak to jest? W Prince'ie było kiedyś tak, że jak się rozwijali, to było za mało teamów i puszczali nas na Kalifornię. Teraz może być tak samo, że odejdzie teamów dużo i oni tak szybko nie wrócą. I znowu będzie robota do góry i znowu będę wysłać do Kalifornii. Transport to są cykle. No już, powietrze już się naładowało. Jedziemy na prysznic w Laramie. Jak będziemy podjeżdżać pod góry skaliste, będą prawdopodobnie ładne widoki. Bardzo rzadko tą drogą jeżdżę, gdy jechał ją trzeci raz w moim życiu. Od Laramie do Fort Collins. Groźne chmury deszczowe. Piorunów nie widać, ale widać, że pada. Że dookoła góry Elk nas jeszcze trochę umyje. Ciekawe, co będzie po drugiej stronie. Może jakieś tornado? W sumie sezon. No, Nebraska. Colorado. Texas. Oklahoma. Nebraska mniej, ale też się zdarzają. Illinois też się zdarzają. Nie chciałbym zobaczyć. Jeśli tak, to z daleka. Ale pada. Będzie jeszcze dzisiaj darmowa myjka. Ale leje. Po lewej i po prawej stronie. A my jakbyśmy wjeżdżali w korytarz bez deszczu. Widać jak na dłoni, nie? Wow. Nie no, też będzie padało. To jest piękne.
nawet jeszcze u góry trochę śniegu leży, nieźle, nieźle. I tam w oddali już góry skaliste się pokazują i też jest śnieg na szczytach, no dziwne nie jest. Dobra, jeszcze mniej więcej godzinka do mojego prysznica. A do rozładunku mam 3 godzinki, powiedzmy 4. No. A jest 3:30 czy 1:30 czasu. Mój zjazd jest zamknięty, muszę na objazd podjechać milę dalej i stanę sobie tutaj na 2,5 godzinki, tak żeby wyjechać o godzinie 7, trzeba liczyć 3 godziny, czyli 11, zajadę na 8 wieczorem, 2 godziny przed awizacją. I później parking już mam, jeszcze umyję naczepę. I informacji o załadunku nie mam, jest 4 po południu, więc raczej jutro będzie klapa. Zjazd zamknięty, bo most przerabiałem nad autostradą. Tutaj track stopy puste tutaj. Są 3 track stopy. Pilot, Petro i ten, nie? Mogli chociaż zostawić zjazdy otwarte, żeby każdy z każdej strony mógł ten. Oni zjazdy też zamknęli. Nie wiem. Dobra. Obiad, prysznic, 2,5 godzinki, 3,5 godzinki postoju. Niebywałe, że na tym track stopie taka cisza. Dobra, prysznic zamówiony. Na luzie, na lajcie. Godzina 17 prawie, więc nie mam żadnych informacji o załadunku na jutro, więc lipa. Lipa, sierpień, plecie. A nie, to czerwiec, w Wyomingu. To tak, wiosna. Wyoming, bo dopiero się zaczęła. Poczekam, aż mi się wykręci pauza 2 godziny i będę jechał turystycznie. Stawał, gdzie tylko się da na tych, bo mam dużo czasu do zabicia, nie? Nic, 3 godziny pauzy. Zdrzemnąłem się do celu 230 km. Czasu lokalnego jest 5:15 plus, no liczmy 3 godziny. 8:15. A mam awizację na 10. To powolutku już zaczynam jechać. Znowu deszczyk, ale zaraz od tego deszczyku uciekniemy w tamtą stronę. Przygotowałem sobie już kamizelkę, żeby później nie szukać. I lecimy na Colorado. No to raz, dwa, otrzemy się o góry skaliste, 2,87 od Laramie do Fort Collins, US 2,87, 40 km w Wyomingu i później Colorado. No i koniec przyjemności. Ta droga jest bardzo sympatyczna. Teraz wyjedziemy już na płaskie tereny. Do miejscowości Fort Collins mamy jeszcze jakieś 12-13 km. Ale ta droga taka była uspokajająca. Szczególnie w tych kolorach. Jak tylko się wjechało do Colorado, zaczynaliśmy dotykać skórgalistych. Byliśmy u stóp tak naprawdę, nie? Wyoming był płaski, a jak wjechaliśmy z Colorado, się zaczęły skałki, lasy, doliny. No rewelacja. No nic. 133 km do rozładunku. Czyli będę na 8 wieczorem czasu lokalnego, za wcześnie, ale podjadę, stanę na ulicy. Podobno na ulicy można stanąć, żeby zrobić check-in. Przejdę się, zrobię check-in. Może mnie wiedzą wcześniej, a jak nie, no to poczekam te 2 godzinki, co mi tam szkodzi. Później od razu pojadę na myjkę i na zarezerwowane miejsce parkingowe. A przed nami burza. Błyska się na horyzoncie. No, na górę, tu płasko. Jeszcze przed preriami trochę lasu w pobliżu gór skalistych, a później pola, prerie i płasko.
Ale już drugi raz jadę czarnym tutaj. Pierwszy raz na pusto. Wylewałem tu mrożonkę, mięso do Toronto. Takie coś by mi pasowało nawet, nie? Przecież wolałbym mięso do Montrealu. Jak się bierze mięso z grilling, to się długo czeka na to mięso, to dzień. A ta mrożonka, ta awizację, pyk, pyk, jest się załadowanym, nie? Ale do Toronto, do Montrealu różnie. Nie wiem, co ja załaduję. Czy w ogóle załaduję. Dziwne czasy w transporcie nastąpiły. Kierunek Denver, 25. Może jeszcze jakieś korki nie złapię, ale raczej mam 7 wieczorem. Przed Rusłą tam będę przez Denver, obok centrum Denver przejadę. Truck stop gdzieś w Pieres ma 150 miejsc parkingowych, z tego 46 jest płatnych. Jutro rano się przestawię na bezpłatne miejsce. No i jak zostanę na weekend, no to rower i jedziemy na Denver. No co? Gdzieś ja w Denver byłem parę razy. Nic, będziemy o tym martwić się jutro. Tam góry skaliste, a my cały czas się teraz już poruszamy wzdłuż nich, tak. Coś mu ten diesel kopci. Smugę zostawił z tyłu. Zaraz będziemy widzieć Denver przed nami. Ale nie chcę też wrócić dzień przed wylotem, nie? Nie no, z Colorado to będę wracał na wschód. Toronto, a w najlepszym przypadku Montreal. Ale coś czuję, że będzie niestety Toronto, jakieś wynalazki znowu. Dawno dostawy w Denver nie robiłem. Dawno. Czy Aurora to jest... Przedmieścia Denver, nie? Na wschód. No ale w tej okolicy. Dobra, 270 na wschód. Z tego truck stopu do centrum będę miał kawałek na rowerze z 30 km. Wow.
postawione, że nie wiadomo o co chodzi, nie? To jest to. Sycik tak mnie prowadził, że musiałem się cofnąć, bo mnie prowadził na zakaz. Trzeba uważać z tymi nawigacjami. Dobra, nieważne. Nie wyszło najgorzej. Tak mam zapasu. Stanę na ulicy i pójdę na piechotę. Nie chcę tam się wjeżdżać na filmy, jak... Czytałem w recenzjach, że pół godziny przed rozładunkiem się można zarejestrować, ale niektórym się udało zarejestrować wcześniej, więc nie będę wjeżdżał, tylko stanę na ulicy. Są znaki, no stopping or parking, ale i tak traki stoją, nie? Także tutaj spać po rozładunku takie ryzykowne by było. Stale tutaj. Za Schneiderem. I pójdę zobaczyć, co tam słychać. W sumie stwierdziłem, że jadę. Najwyżej mnie wyrzucą. Ale widzę pełno traków pod rampami, to mnie wyrzucą. O, drivers check in 15 minutes before appointment. Dobra. To nawet nie wjeżdżam. Centralnie cofnąłem się cały ten kawałek ulicy. 15 na godzinę, jest szeroko. No dobra, to pojadę tam za półtorej godziny. No dobra, no. Jest tak napisane na wjeździe, to co ja się będę z nimi bawił, nie? Jak się schłodzi, to go zgaszę. Dobra, za 20 jadę. Jadę tam i zobaczymy. Jeszcze burza musiała przejść akurat, jak będę się rejestrował. Wychodził, no nic. Jeszcze się nie rozpadało. Drzwi numer 15, wziął numer telefonu, mam zdjąć plombę, otworzyć drzwi, cofnąć się, odłączyć czerwony przewód na naczepie i jak ten, jak nie rozładuje, to wyślę mi linka do zapłacenia lampera i będę musiał dzwonić do prensa. Zobaczymy, czy jest też noc. Dobra, numer 15. Cofnięte. Za 50. Zobaczymy, jak im tutaj pójdzie. O, dziś o godzinie 10.36 wzięli się za rozładunek. Ja tak trochę teraz zaczynam się martwić, bo popełniłem błąd dzisiaj. Za późno ruszyłem. No bo mam czas teraz zjechać na truck stop. Wszystko ok, nie? Ale chodzi mi o jutro. Jak ja teraz zajadę na truck stop o 3 nad ranem, powiedzmy, no oni kończą tutaj o 1, no to do 1 muszą mnie skończyć rozładować, nie? I dojadę na truck stop powiedzmy 1.15, czyli 3.15 mojego czasu, to ja będę mógł się dopiero za 10 godzin ruszyć o 1 po południu.
A jak on do mnie zadzwoni o 9 rano, że jest załadunek i mam jechać, to co ja wtedy zrobię? Ale w sumie tutaj też jedyna... O, ale nie, od razu zdejmują. I mogłem zrobić taki trik, żeby po prostu zacząć dzień wcześniej, tutaj dojechać, żeby tu mi się skończyły godziny i personalius na truck stop. Zawsze mogę edytować i na przykład inspekcję zrobić o 10 rano. I tak chyba zrobię. Przeglądzik zrobię o 10 rano, że zacząłem jechać. A to już nie... Bo to chodzi, kiedy zawsze zmiana, to mogę edytować, nie? Tak, tak, tak zrobię. Żeby być pewnym, że jutro ten... Że jutro... powiedzmy o 10 rano już będę gotowy do jazdy. Proszę, edytowałem, że przeglądzik zrobiłem o 8 rano. I w tej sytuacji już mam wykroczenie. Muszę podpisać jeszcze. Już mam wykroczenie, bo jadę na splicie, ale to chodzi o to, że w tej chwili nie mam już godzin jazdy, a na splicie mam jeszcze 16 minut, bo nie mogę używać personal use, gdy mogę jechać. Gdy muszę użyć te godziny, nie? A tak to na splicie już nie mogę jechać, bo mi się kończy, a tutaj nie mogę zaparkować. I przestawiam się na truck stop. I tak naprawdę o północy mojego czasu, czyli o 10 rano, jak już się zacząłem rozbudować, zaczęła mi się kręcić pauza. I to, że pojadę na truck stop o 10 rano, czyli o 8 rano jestem tutaj gotowy. I to jest, i tak ma być. No nie pomyślałem, ale to, że edytowałem, to co? Nie edytowałem jazdy, bo jazdy się nie da edytować. Polak potrafi. Szybko zdejmują. Patrzymy, ile będą liczyć. Jakby tak do w ciągu następnych pół godziny nie zrobili, to jeszcze edytuję, żeby na legalu dojechać do truck stop. To jest takie właśnie, co zrobić, nie? Żeby było dobrze jutro. Bo ja to mogę zrobić na legalu, tylko jutro będę na przykład o 12, to jeszcze by było ok, być gotowy, bo tu będzie 10 rano, nie? No i zobaczymy, o której mnie zdejmą. Jeszcze mam czas, żeby podjąć decyzję, zanim wcisnę personal use, czyli użytek własny. Dochodzi 12. Do 20.12 tutejszego czasu. No zobaczymy, ile skasowali. Przyszedł SMS. Continuous guest. Tam się nie wydarowało. 344. Dobra. Debit, credit, 356. Fuel card, express, money code. 351.67. Dzwonimy do prensa. No, śpi czy odbiera? Dzwoniłem do niego o 12. Mówisz, do 7 pracuję. Potrzebuję ten kod. Good morning, sir. Yes, sir. I need a money code for $351.37. Dziękuję. 351.37. Yes. Check your text. I already text your Oh, you text me? Yeah, just check first before I don't have it. Okay, now I have it. Yeah. You receive, sir? Yeah. Okay. Thank you, sir. Have a safe trip. Thank you, bye. Okay, bye. Pójdzie czy nie pójdzie? Poszło. Jeszcze sobie wyślę na maila. $350 za dowiezienie im towaru. Nie dość, że im dowozisz towar, to jeszcze chcą ten. To jeszcze chcą. Idę po papiery, jadę na truck stop spać. 2 godziny. Znaczy w sumie jak zaczęli mnie pół godziny po awizacji. 1,5 godziny jak na cały ten, jak to się mówi, full load, to jest dobry wynik. Do truck stopu mam 10 km. Czy 8. I ja najwyżej jak jadę teraz na ten personal use, jak jutro będzie pasowało, bo jest
druga nad ranem, zajadę tam będzie druga 10. Już nie jadę mieć naczepy, bo mi się nie chce, na żytru umyję. Ale jak jutro nie będzie niczego rano przed 12, to ja to wszystko z powrotem będę mógł edytować. Dodam driving i już, i edytuję ten, żeby było tak, było, ale mówię, no to w sumie nic takiego wielkiego nie zmienia, bo nie zmieniam jazdy, tylko zmieniłem początek zmiany, a tego nikt nie może zweryfikować tak naprawdę, kiedy ja zrobiłem przegląd, więc... A zadzwoni mi o 9 rano, że jest załadunek i co? Będę w ciemnej dupie. Tutaj śpią na ulicy, ale mówię, nie. O, tutaj też śpią. Można było kombinować, ale ja nie wiedziałem, nie znałem miejsca. Tutaj obok truckstopu jest linia lekkiej kolei. Coś takiego jak w Montrealu budowali. Także będę mógł nawet sobie pojechać tym, jak mnie zostawią, rowerek złożyć i pojechać do samego centrum. Coś w stylu tramwaja. A truckstop jest gdzieś tutaj po lewej, tylko muszę jeszcze iść po moją rezerwację. Najpierw się zaparkuję i moja rezerwacja. O, 6 minut. Mówię, jak jutro będzie wszystko pasowało, to ja wszystko to przeedytuję, nie? Żeby zlikwidować ten personal user. A jak na razie zostawiam tak, jak jest. I czekamy na rozwój sytuacji rano. Gdzie są te miejsca rezerwowane. Jeszcze będę się musiał pewnie kłócić. Czasami bywa, mój kumpel mówi. Przyjeżdża i nie ma miejsca rezerwowanego dla niego. Wyżej będę kogoś przystawiał. Gdzie są te miejsca z rezerwacją? Zrezerwowane czy co? Tak, jest reserved. Dobra, to jest moje. Widzicie? To będę mógł sobie edytować na driving albo na driving. Ale na razie zostawię tak, jest. To będę mógł jutro edytować. Tak samo jak będę mógł edytować ten mój przegląd, nie? Go przenieść tak, jak był. No, ale to mówię, dla głupiej pewności, bo nie wiadomo co będzie, a jak będzie mi kazał, dzwonił o 8 rano, jedź tego czy tam 9, lepiej mieć wszystko po dobrej stronie mocy, idę spać. Tutaj już jest rezerwacja, cofnięcie takie trochę tutaj jest ciasnawe. Zrzucona ta kotwica.